teraz bardzo ważne. Stworzono perspektywę takiej stabilności. My zaczęliśmy wierzyć w to, że już ten osiągnięty stan będzie stabilny, a może być jeszcze lepiej. To jest niezmiernie ważne. I my wszyscy, ja na pewno należę do pokolenia, które ciągle się obawiało, że to, co jest nam dane, co uzyskaliśmy, może być odebrane. I zresztą tak się też zdarzyło. W 1989 roku straciliśmy wszystkie nasze oszczędności. Nikt nawet palcem nie kiwnął, żeby powiedzieć nawet przepraszam, odbierając wszystkim ich oszczędności, deprecjonując je poprzez inflację. Czyli my się teraz nie obawiamy tego, że my tracimy nasze oszczędności. My nawet więcej, chyba po raz pierwszy wierzymy, że rzeczy zostaną osiągnięte i nie będzie nam odebrane. To jest ogromne osiągnięcie. Niektórzy twierdzą, że pierwszy raz od prawie 70 lat jest takie pokolenie, które zaczyna w to wierzyć. Nie wszyscy, ale część w to wierzy. I ta wiara jest bardzo potrzebna. Muszą być jej gwarancje. Czyli musimy stworzyć, tak my wszyscy jako pewne zbiorowe, zwłaszcza to starsze pokolenie, poczucie bezpieczeństwa, że nic złego nas, na co mamy wpływ, nie zaskoczy. Czyli że to, co jest w naszym kraju, jest już pewnym stanem osiągniętym. Nawet opozycja w obecnej debacie politycznej zrozumiała ten problem i mówi, że to, co jest dane, nie będzie odebrane. No to miejmy świadomość, że dla nas najważniejsze jest to, abyśmy nie cofnęli się, a nawet więcej uwierzyli w to, że idziemy dobrą drogą, a wtedy będziemy widzieli miejsce dla siebie właśnie w tym kraju. Nie mówię w imieniu tych, bo nie mam prawa mówić nie w imieniu nikogo, bo samego siebie, którzy już to życie mają, patrzą na nie z tej drugiej perspektywy. Najważniejsze jest stanie tych, którzy dopiero te życie, swoje miejsce na ziemi dopiero tworzą. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę, za ten komentarz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiam najserdeczniej. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, mówiliśmy na kanwie przyszłości rozwoju polskiego społeczeństwa, bezpieczeństwa rodzin, jeśli chodzi o Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości i realizacja programu Mieszkanie Plus.